Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Organizacja ochrony osób. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pracownicy ochrony oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia sporządzają obligatoryjnie notatki z użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej, dokumentację ochronną, fakultatywnie, plan zabezpieczenia ochronnego. Dokumentacja ochrony osób tworzona jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązkowe jest tworzenie notatek dokumentujących użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego, którego skutkiem było zranienie osoby lub wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, zranienie albo śmierć zwierzęcia albo zniszczenie mienia, broni palnej przez uprawnionych pracowników ochrony. O wyborze formy dokumentowania decydują skutki, jakie wywołało użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Struktura notatki określona jest w ustawie z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Sporządzoną notatkę pracownik ochrony przekazuje swojemu przełożonemu w celu jej ewidencjonowania. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób, powinien prowadzić dokumentację ochronną, w szczególności prowadzić i przechowywać aktualny wykaz zatrudnionych pracowników ochrony w zakresie zawieranych i realizowanych umów, rejestr umów oraz księgę realizacji umowy. Dokumenty te podlegają kontroli w okresie ich obowiązkowego przechowywania. Inna dokumentacja ochronna, która może ułatwić i jednocześnie organizacyjnie udoskonalić działania podejmowane na rzecz ochrony osób, to plan zabezpieczenia ochronnego. Powinien on zawierać możliwie jak najwięcej informacji dotyczących planowanej ochrony osób oraz posiadać charakter niejawny, gdyż informacje w nim zawarte zapewne umożliwiłyby skuteczny atak na osoby chronione. Sporządzenie i wdrożenie planu zabezpieczenia ochronnego, choć fakultatywne, pozwoli dokonać optymalizacji działań ochronnych oraz przyczyni się do profesjonalizacji czynności wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa osób. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.